presentation here, man, I am super duper excited about this because cieszę się na ten ostatni wykład z tej serii, gdyż będę w nim mówił o moim ulubionym fragmencie ze wszystkich Ewangelii. Zgadnijcie, który to fragment. Podpowiem, że jest to opowiadanie. Czy domyślacie się, który to może być fragment? Przypowieść o synu marnotrawnym. Oczywiście. Cóż innego mogłoby to być? Przypowieść o synu marnotrawnym. Zaczniemy od czegoś innego, ale zakończymy na tej przypowieści. Być może macie inny ulubiony fragment Nowego Testamentu, ale moim zdaniem ta przypowieść powinna znaleźć się w pierwszej trójce ulubionych fragmentów każdego, kto przeczytał Nowy Testament. Pewnie niż jakikolwiek inny fragment, przypowieść ta podsumowuje całą misję Jezusa. Jest ona umieszczona w środku Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Trzy przypowieści o zbłąkanej owcy, o zagubionej drachmie i o synu marnotrawnym składają się na piękny obraz Boga. W dzisiejszym wykładzie zadajemy sobie pytanie, jak mogę doświadczyć nowego początku? Czy ktoś z was jest biegaczem? Jest kilka osób, miło was widzieć. Dzisiaj rano wybrałem się pobiegać, bo trenuję do mojego drugiego maratonu. Kilka razy startowałem w półmaratonie, a teraz muszę trenować, bo chcę wystartować w maratonie. Czasem czuję się trochę zmęczony czy obolały, ale nie mogę opuszczać treningów. Ci z was, którzy jeszcze nie biegają, powinni biegać, jeśli nie macie dobrego usprawiedliwienia, takiego jak sztuczne stawy, i nie mówicie, że jesteście za starzy. Są ludzie, którzy świetnie biegają, mając 80 lat i więcej. Polecam wam wszystkim tę formę ruchu. Sam żałuję, że nie zająłem się bieganiem na poważnie kilka lat temu, czy nawet 20 kilka lat temu. Jako biegacz subskrybuję kilka czasopism o bieganiu. Jedno z nich to Świat Biegacza. W każdym noworocznym wydaniu pojawia się jakieś dobre, motywacyjne hasło, takie jak nowy rok, nowy ty. Hasła te nawiązują do głębokiego ludzkiego pragnienia nowego początku. Bycia lepszym niż w minionym roku, miesiącu czy tygodniu. Jest w nas pragnienie rozwijania się. Nie tylko biegacze chcą być lepsi. To samo dotyczy innych dyscyplin sportu. W czasopismach poświęconych zdrowemu stylowi życia wciąż pojawiają się porady i programy pomagające pozbyć się nadwagi, poprawić formę fizyczną, sylwetkę, umiejętności. Wszystko to odwołuje się do głębokiej ludzkiej potrzeby stawania się lepszym. Chcemy być lepszymi ojcami, matkami, pracownikami, szefami. Chcemy lepiej dbać o zdrowie, spędzać więcej czasu z rodziną. Myślę, że to Bóg zaszczepił w nas takie pragnienie. Zostaliśmy powołani do chwały jako stworzeni na obraz Boga. Nawet jeśli ten obraz został w znacznym stopniu zatarty, wciąż jest w nas pragnienie rozwoju, poprawy, naśladowania tego, który stworzył nas na swój obraz. W naszym dążeniu do bycia lepszymi potrzebujemy jakichś znaczników, wręcz dat. To było dotąd, a teraz jest coś nowego. Na przykład w hebrajskim kalendarzu takim znacznikiem był 10 dzień 7 miesiąca, dzień pojednania. Była to kulminacja roku religijnego w Izraelu. Najważniejszy dzień, w którym arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego i stawał w obecności Boga jako reprezentant Izraelitów oczekujących na zewnątrz.
Był to czas uroczystej powagi, ale także wielkiej radości, gdyż zasłona była uchylana i Izraelici w osobie arcykapłana stawali przed obliczem Boga. Ten dzień był obchodzony co roku, a nie jeden raz w dziejach. Bóg zbudował nasz system słoneczny i naszą psychikę zgodnie z zasadą cykliczności, nowego początku. Dzisiaj będzie lepszy dzień, to będzie lepszy tydzień i lepszy rok. Fakt, iż Bóg jest Bogiem nowego początku, wiąże się z tym, że Bóg jest miłością. Ci z nas, którzy mają dzieci, wiedzą, jak bolesne jest, kiedy dziecko cierpi, gdyż czuje, że zawiodło, okazało nieposłuszeństwo, a potem płacze i wyraża ból z tego powodu. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możemy wtedy zrobić dla naszych dzieci, to nie wytykać im błędów, nie przypominać im tego, co zrobiły źle. To samo dotyczy współmałżonków. Pamiętasz, jak się wtedy zachowałeś? Tak, ale to było 12 lat temu. Wiem, ale to było straszne. Niedawno miałem ciekawą rozmowę. Nie zdradzę szczegółów, żebyście nie odgadli, z kim rozmawiałem. W tej rozmowie żona naszego przyjaciela zaczęła mu wypominać, że miał po nią przyjechać i zapomniał. Mieliśmy wrażenie, że stało się to niedawno, może tydzień wcześniej. Pamiętasz? Miałeś po mnie przyjechać i zapomniałeś, bo spotkałeś się z kolegami. Zapytałem, kiedy to się stało, a ona na to 12 lat temu. To było tuż przed naszym ślubem. A ja na to z całym szacunkiem, to było 12 lat temu. A po drugie, skoro to było przed ślubem, to widziały gały, co brały. Zarówno w przypadku naszych dzieci, jak i współmałżonka, jedną z najlepszych rzeczy, jaką możemy dla nich zrobić w kategoriach duchowych i psychologicznych, jest danie im kolejnej szansy, uwierzenie w nich, zaufanie im i danie im nowych możliwości. Kiedyś Piotr zapytał Jezusa o to, ile razy ma przebaczyć komuś, kto zgrzeszy przeciwko niemu. Sądził, że 7 razy będzie bardzo dobrą propozycją. Był pewien, że jeśli przebaczy 7 razy w ciągu jednego dnia, okaże się niesamowicie łaskawy, uprzejmy i wspaniałomyślny. Jezus odpowiedział mu wtedy, że powinien przebaczyć nie 7 razy, ale 70 razy 7. Liczba ta ma 2 istotne znaczenia. Po pierwsze, nawiązuje wprost do proroctwa z Księgi Daniela, które omawialiśmy, o 70 tygodniach, czyli lat przeznaczonych dla ludu Daniela. Ponadto liczba 7 oznacza doskonałość. 7 razy 10 to jeszcze większa doskonałość, a 7 razy 70 to już zupełna perfekcja. Innymi słowy, nawet jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko tobie mnóstwo razy, Jezus mówi, przebacz mu raz za razem. Podoba mi się to, bo Bóg nie prosi nas, grzesznych, upadłych ludzi, byśmy robili coś, czego On sam nie jest gotowy uczynić. Gdyby było inaczej, byłby to szczyt obłudy, gdyby Bóg nakazywał nam przebaczać zawsze, a sam nie chciałby przebaczać. Ilu z was powtarzało sobie, że czegoś już więcej nie zrobicie, a potem zrobiliście to znowu? Nie będę się złościł na mojego syna. Nie będę na niego krzyczał. Nie będę odmawiał, kiedy żona chce mnie zabrać na spacer. Nie będę marnował czasu na oglądanie śmiesznych kotów w internecie. Postanawiamy tak sobie, a potem znowu to robimy. Grozi nam wówczas pokusa, której ulegli Adam i Ewa, kiedy okazali nieposłuszeństwo wobec Boga i zjedli zakazany owoc. Odczuli winę i wstyd. Kiedy Bóg przybył do ogrodu szukając ich, przyjęli założenie, że wina i wstyd, które odczuwają, są odzwierciedleniem tego, co myśli o nich Bóg. Ale mylili się. To były ich wewnętrzne odczucia. Bóg przyszedł, by ogłosić im wyzwolenie właśnie z tych odczuć, które błędnie uznali za odzwierciedlenie nastawienia Boga do nich. Dlatego powiedzieli, usłyszeliśmy Twój głos i baliśmy się. Wyobrażam sobie, jak serce Boga pękało wówczas z bólu. Baliście się mnie? Naprawdę? Ja jestem waszym Zbawicielem, Ojcem, Przyjacielem i Królem. Kto z nas nie upadał raz, za razem i znowu?
W takich sytuacjach jesteśmy kuszeni, by sądzić, że miara się przebrała i nie możemy już przyjść do Boga z prośbą o przebaczenie, skoro czyniliśmy to już wiele razy. Kto z was doświadczył czegoś takiego? Jesteśmy kuszeni, by odczuwać winę i nie wierzyć w przebaczenie, ale musimy wtedy przypomnieć sobie takie fragmenty jak ten 70 razy 7. Skoro Jezus powiedział Piotrowi, upadłemu człowiekowi, że ma przebaczyć tyle razy, tym bardziej sam jest gotowy nam przebaczać. Bóg jest Bogiem kolejnych szans. Zacznijmy na nowo, wstawaj, otrzep się skórzu i próbuj jeszcze raz. Jest taki wspaniały werset w 24 rozdziale Księgi Przysłów, werset 16. Chciałbym się zatrzymać przy nim na chwilę. Jest w nim mowa o upadaniu i podnoszeniu się. Choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. W nieszczęściu znaczy na zatracenie. Zwróćcie uwagę, że pojawia się tu liczba 7. Nie znaczy to, że sprawiedliwy upada dokładnie tyle razy, ale że upada często. Kto według tego wersetu upada częściej, sprawiedliwy czy bezbożny? Sprawiedliwy. Ciekawe, prawda? Sprawiedliwy upada 7 razy, a bezbożny tylko raz. Upada na zatracenie. To rodzi matematyczne pytanie. Dlaczego sprawiedliwi nadal upadają? Bo się podnoszą. Jeśli jako chrześcijanie upadniecie w waszej więzi z Bogiem, jedynym pewnym sposobem, by nie upaść znowu, jest nie podnosić się z upadku. Jeśli już leżycie, nie możecie znowu upaść. Ponowny upadek jest możliwy tylko wtedy, kiedy się podniesiecie. Dlatego Księga Przysłów mówi, że sprawiedliwy wielokrotnie upada. Odpowiedź jest logiczna. Upada znowu, bo za każdym razem się podnosi. Upada, ale wciąż się podnosi. Oto tajemnica chrześcijańskiego doświadczenia. Nie przestawaj się podnosić. Ufaj Bogu i zaczynaj od nowa, bo Bóg objawiony w Piśmie Świętym jest Bogiem nowego początku, Bogiem przebaczenia. Kiedy tylko pragniesz się podnieść, On jest przy tobie i podnosi cię, bo Bóg jest miłością. Wspomnieliśmy wcześniej o biblijnej historii. Przebiega ona od okresu przed stworzeniem świata, poprzez stworzenie, upadek, przymierze, które jest osią tej historii. Mówiliśmy trochę o przymierzu, ale chciałbym, żebyśmy mieli czas rozwinąć ten temat, może w kolejnej serii wykładów. Po przymierzu mamy wypełnienie przymierza przez Mesjasza. Kościół zostaje ustanowiony, a następnie wszystko zmierza ku odrodzeniu. Cały plan odkupienia jest przedstawiony w Piśmie Świętym. Dlatego zaczęliśmy od pytania, czym jest Biblia? Biblia jest wielką historią, składającą się z małych historii. Dawid, Goliat, Daniel w Lwiej Jamie, Jezus chodzący po wodzie. Jedno opowiadanie po drugim ukazuje wielką historię, a ta historia jest taka, iż Bóg dotrzymuje przymierza z ludzkością i zbawia wszystkich, którzy pragną być zbawieni. Czy to nie piękna historia? Prawdziwe piękno tej historii polega na tym, że Bóg rozpocznie wszystko od nowa. Biblia zaczyna historię ludzkości w Edenie od doskonałych ludzi, doskonałej społeczności z doskonałym Bogiem. I tak samo Biblia się kończy. W pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju opisana jest pierwotna doskonałość, a potem przechodzimy przez całą Biblię i dochodzimy do ostatnich dwóch rozdziałów Apokalipsy Jana. To, co słyszeliście, to była cała Biblia. I widzimy Adama i Ewę, ich potomków w ogrodzie Eden z doskonałym Bogiem, w doskonałym środowisku, w doskonałej społeczności i doskonałej więzi. Innymi słowy, Bóg zaczyna wszystko na nowo. Zaczyna na nowo w swojej miłości i dobroci przez ofiarę Chrystusa złożoną na krzyżu, przez którą jedna nas ze sobą i umożliwia nam rozpoczęcie na nowo. Niektórzy z was pewnie nadal używają pecetów. Ja od lat używam Apple'a, więc mój komputer się nie zawiesza. Ale kiedy używałem peceta, to nie jest reklama, po prostu takie mam doświadczenie. Obawiam się, że mogę narazić się niektórym z was. Kiedy pecet się zawieszał,
Trzeba było użyć klucza Ctrl-Alt-Delete, by zrestartować system. Bóg także wbudował taki klucz w system, który stworzył. W całej historii zbawienia Bóg mówi: zresetujmy to, spróbujmy na nowo. Ten motyw przewija się przez całą Biblię. Sobota jest takim resetem każdego tygodnia. Wspomniany Dzień Pojednania był dorocznym resetem w nadziei, że kolejny rok będzie lepszy niż poprzedni. Zasadą w psychologii jest, że jeśli zmierza się do jakiegoś celu, to można go osiągnąć, a jeśli nie zmierza się do żadnego celu, to najpewniej nic się nie osiągnie. Większość z nas potrzebuje celu, odcięcia przeszłości grubą kreską i rozpoczęcia nowego dążenia. Chrzest jest dobrym przykładem oddzielenia tego, co było, od tego, co ma być. Często spotykam ludzi, którzy nie rozumieją znaczenia chrztu i mówią mi, że powinny się ochrzcić na nowo. W niektórych przypadkach taki ponowny chrzest jest wskazany, jeśli ktoś popełnił poważne błędy i odszedł od Boga na wiele lat. Jednak w większości przypadków ludzie nie potrzebują ponownego chrztu, ale wiary w doświadczenie symbolizowane przez chrzest. Kiedy Jezus postanowił umyć nogi uczniom, Piotr zaprotestował: Panie, nigdy nie będziesz umywał mi nóg. Wtedy Jezus odpowiedział: jeśli nie umyję ci nóg, nie będziesz miał udziału w tym, co dla ciebie czynię. Innymi słowy, Piotr musiał zrozumieć, że Chrystus jest tym, który służy. Chrystus nie potrzebował służby od Piotra, ale Piotr potrzebował Chrystusa. Wtedy Piotr poprosił o umycie także rąk i głowy. Wtedy Jezus odpowiedział, że kto jest obmyty, jest czysty. Wystarczy obmyć skórzu jego stopy. Jakiż piękny obrzęd, jaka piękna myśl, że obmyci przez chrzest otrzymujemy nowy początek. Możemy sparafrazować hasło z czasopisma dla biegaczy. Nowy początek, nowy ty. Obrzęd umywania nóg czy sobota wyrażają właśnie ideę nowego początku. Kolejny tydzień będzie lepszy w moim życiu z bliskimi i Bogiem. Dzięki takim znacznikom mamy motywację, by dążyć do poprawy i próbować na nowo. Potop jest przykładem takiej sytuacji, w której Bóg mógł powiedzieć: nic z tego nie będzie. Ludzie są tak egocentryczni. Zamyślają wyłącznie zło i są skłonni do przemocy. Zamiast wcisnąć reset, Bóg mógł po prostu wyłączyć system i poprzestać na aniołach albo stworzyć inne istoty. Potop był jednak resetem. Jest w tym teologiczna głębia. Adam był pierwszym stworzonym człowiekiem, a Noe stał się jak drugi Adam. Istnieje ciekawy paralelizm między pierwszym rozdziałem Księgi Rodzaju a rozdziałami od 6 do 8. Na początku, kiedy Bóg stworzył świat, oddzielił wody na dole od wód na górze. W ten sposób utworzył firmament. W ten sposób powstała atmosfera, a potem Bóg przystąpił do dalszego stwarzania. W końcu zaś ukształtował Adama z prochu ziemi. Po buncie Adama i Ewy, a potem także ich potomków, Bóg zesłał potop. Wówczas okna nieba zostały otwarte i źródła otchłani wytrysnęły. Bóg niejako zabrał rękę z góry i wody spadły na ziemię, a kiedy zabrał rękę z dołu, wody wytrysnęły z ziemi. Ziemia znowu stała się wodną otchłanią, jak na początku. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Zatem w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju Bóg zaczyna od wodnej otchłani i dochodzi do stworzenia człowieka z ziemi. W historii potopu znowu mamy do czynienia z wodną otchłanią, a Noe zostaje ocalony. W rozdziale 9 czytamy, że Noe był rolnikiem, ale oryginał mówi, że Noe był człowiekiem z ziemi. Był jak Adam. Te wszystkie zdumiewające paralele wskazują, że Bóg rozpoczyna na nowo. Biblia jest pełna opisów potknięć i upadków Abrahama, Izaaka i Jakuba, a zwłaszcza pierwszego i ostatniego z nich.
Za każdym razem Bóg dawał im kolejną szansę. Abraham dwukrotnie kłamał, mówiąc, że Sara jest jego siostrą. Spróbował raz, został przyłapany, a potem zrobił znowu to samo. Czy kiedyś tak się czuliście? No nie, znowu to zrobiłem. Przypuszczalnie słyszeliście tę klasyczną definicję obłędu czy głupoty, robienie tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. Abraham dwukrotnie łgał. Sara to tylko moja siostra. Za pierwszym razem Bóg powiedział mu, nie rób tego więcej. Myślicie, że Abraham usłuchał? Nic podobnego. Historia Mojżesza jest jedną z najwspanialszych biblijnych historii odkupienia. Jako młody człowiek Mojżesz próbował wyzwolić Izraelitów przemocą. Wspomnieliśmy wcześniej o kulcie superbohaterów. Spidermana, Supermana, Batmana, Ironmana. Świat chłonie takie historie, bo odwołują się one do czegoś, co tkwi głęboko w ludzkiej psychice. Wiemy, że jesteśmy w niebezpieczeństwie i potrzebujemy Zbawiciela. Ale superbohaterowie mogą dać jedynie fizyczne wyzwolenie z fizycznego problemu przez fizyczną przemoc. Prawdziwy Zbawiciel, którego potrzebujemy, przynosi duchowe wyzwolenie z duchowego problemu przez swój duchowy, piękny charakter. Kiedy Mojżesz uświadomił sobie, że został powołany przez Boga jako wyzwoliciel Izraela, usiłował dokonać wyzwolenia przemocą i dopuścił się morderstwa. Ale Bóg zamiast go wyrzucić, poddał go długiemu procesowi wychowawczemu, a potem spróbował znowu. To piękna historia odkupienia, ilustrująca fakt, iż Bóg pozwala nam naprawić błędy, które popełniliśmy. Moje nazwisko brzmi Asherik. Lubię to nazwisko, ale nie zawsze się tak nazywałem. Kiedy się urodziłem, nosiłem nazwisko znacznie bardziej pasujące do kaznodziei. David Krzyż. Czy jest jakieś lepsze nazwisko dla kaznodziei? Problem w tym, że było to nazwisko kogoś, kto mieszkał z moją mamą przez 2 tygodnie, a potem uciekł i zostawił ją ze mną. Potem zostałem adoptowany i nosiłem inne nazwisko. A za drugim razem mama pozwoliła mi i mojemu bratu wybrać. Macie już 12 i 11 lat. Jeśli chcecie nosić nazwisko Richarda, początkowo nie chcieliśmy. Zwlekaliśmy, by przekonać się, co to za człowiek. Nawykliśmy do takich, którzy pojawiali się na chwilę i uciekali. Ale Richard i mama są małżeństwem już od ponad 30 lat. Jest on wspaniałym, niezwykłym człowiekiem. Moje wcześniejsze dziedzictwo w kwestii ojcostwa nie było najlepsze. Potem stało się wzorowe, ale w dzieciństwie nie miałem dobrego wzorca. Postanowiłem jednak, że jeśli Bóg da mi okazję ożenić się i mieć dzieci, będę najlepszym ojcem, jakim mogę być. Chciałbym, żeby moi synowie kiedyś stali się najlepszymi ojcami, jakimi mogą być. Tak więc nawet w historii naszych rodzin Bóg daje nam szansę odwrócenia złych trendów, przerwania kręgu dysfunkcjonalności i ustanowienia nowego dziedzictwa w naszej rodzinie. Czy to nie jest piękne? Takiemu Bogu służymy. Nowe możliwości, nowe zaproszenia. Spróbujmy jeszcze raz. Dawid jest kolejnym przykładem. Dawid nie uwiódł Betszeby, ale ją zgwałcił. Nie uwiódł jej, jak czasami się sugeruje. W języku hebrajskim użyte zostało słowo oznaczające rzęcie zboża. Nawet po śmierci Uriasza biblijna narracja nazywa ją żoną Uriasza, Hetejczyka. Dawid nie tylko ją zgwałcił i zniewolił, ale jeszcze zamordował jej męża. Jakim człowiekiem stał się ten mąż według Bożego serca?
Nie był takim mężem, kiedy dopuścił się gwałtu i morderstwa. Ale kiedy uznał swoje grzechy i okazał zupełną skruchę, w ten sposób stał się przykładem dla pokoleń. Bóg w żaden sposób nie sprowokował ani nie pochwalał grzechów Dawida, ale jego skrucha zainspirowała go do napisania wielu najpiękniejszych psalmów. Być może porzuciłbym chrześcijańską wiarę, gdyby nie psalm 51. Wiele razy, kiedy upadałem, czytałem ten psalm i myślałem, jeśli Dawidowi Bóg przebaczył, to i mi przebaczy. Jeśli on potrafił zaufać w dobroć Boga, to ja też muszę ufać. Mogę podnieść się z upadku jak ten sprawiedliwy, który upada 7 razy i wciąż się podnosi. Biblia jest pełna takich przykładów. Bóg dał nowy początek Eliaszowi, kiedy ten uciekł przed Izabel. To jedna z moich ulubionych historii. Oto Eliasz, mąż opatrznościowy, mocarz z góry Karmel, który pokonał proroków Baala. Wtem doniesiono mu, że dziewucha go ściga. Krzyknął: ratunku, dziewucha! I uciekł na pustynię. Przeczytajcie sobie o tym w pierwszej Księdze Królewskiej. Bóg ukazał się mu w dziwny sposób. Najpierw zaczął dąć wicher, ale Boga nie było w wichrze. Potem nastąpiło trzęsienie ziemi, ale Bóg się nie ukazał. Potem pojawił się ogień, ale i w ogniu nie było Boga. Eliasz, który dotąd był wierny Bogu, musiał uznać, że tak bardzo go zawiódł, iż Bóg musi go odrzucić. Był tak przygnębiony, iż rozważał samobójstwo. Oczekiwał nawet, że to Bóg go zabije. Jeśli macie skłonności do przygnębienia i depresji, musicie określić, czy jest to postać kliniczna. W takim przypadku konieczna jest pomoc lekarza. Moja mama cierpiała na kliniczną depresję przez większą część życia i musiała przeciwdziałać skutkom chemicznej nierównowagi w mózgu. Mózg jest organem tak samo jak wątroba czy serce. Jednak jeśli wasza depresja bierze się ze zwykłego przygnębienia, pierwsze, co musicie zrobić, to uwierzyć w dobroć Boga i Jego obietnice. Po prostu w to uwierzcie. Nie musicie zyskiwać Bożego uznania i uwagi, bo macie je ze względu na to, kim jesteście, a nie ze względu na to, kim chcecie być. Rozumiecie to? Jedynym, co może dać nam ufność, by stać się lepszymi ludźmi, jakimi Bóg pragnie nas uczynić, jest ufność, iż obecnie posiadamy status przed Bogiem oparty na dobroci Chrystusa oraz na tym, czego On dokonał dla nas i w nas, a nie na tym, czym mamy się stać. Bóg miłuje nas i akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. Owszem, powołuje nas do rozwoju, ale jeśli wciąż myślicie, że nie jesteście dość dobrzy, a do tego środki masowego przekazu wmawiają wam, że musicie lepiej wyglądać, zachowywać się, ubierać się i mówić, wówczas możecie mieć bardzo niskie poczucie własnej wartości. Nie chcę wam wmawiać, że musicie mieć zawsze świetne samopoczucie, ale możecie dobrze myśleć o sobie. Nie na podstawie tego, co posiadacie, ale tego, czego Bóg dokonał dla was i w was. Jesteście szczególni w Jego oczach. Jeśli włączycie takie myślenie, będzie ono wywierać silny, pozytywny wpływ na was. Przestaniecie myśleć o tym, kim jeszcze nie jesteście, ale zaczniecie odczuwać zadowolenie z tego, kim już jesteście. Nie po to, by się chełpić i spoczywać na laurach, ale by być pewnymi miłości Boga. Bóg powołuje nas, byśmy stawali się lepsi, ale miłuje nas takich, jakimi jesteśmy. Niektórzy z was mieli rodziców, krewnych czy nauczycieli, którzy mówili wam: nigdy nie będziesz dość dobry. Zawsze czuliście, że musicie zasłużyć na miłość waszych rodziców i rodzeństwa, czy uznanie nauczycieli. Powinniście wiedzieć, że nie musicie zasłużyć na miłość Boga, bo już ją macie. Jesteście stworzeni na Jego obraz i On miłuje was takich, jakimi jesteście. Czy On pragnie, byście byli najlepszymi, jakimi możecie być? Czy chcę, bym był najlepszym Davidem Esherickiem, jakim mogę być? Oczywiście, tego samego chcę dla was,
byście byli sobą. I tak będzie na każdym etapie drogi, kiedy będziemy polegać na pewności dobroci Boga wobec nas. Możemy na niej polegać już teraz. Właściwie jedyną motywacją dającą nam siłę do stawania się lepszymi jest poleganie na statusie, jaki Bóg nadaje nam już teraz. Powtarzam, jedynym źródłem moralnej siły do stawania się lepszymi jest ufność, że dzięki Chrystusowi mamy właściwy status u Boga już teraz. Eliasz przygnębiony siedzi w jaskini. Bóg przemawia do niego cichym głosem, szepcze: Eliaszu, co tu robisz? Daj spokój, to tylko dziewucha. Przestań się chować i uciekać. Kiedy Eliasz w końcu się opamiętał, w następnej chwili Bóg daje mu zadanie: idź, namaść nowego króla. Bóg nie dał mu żadnego okresu próbnego, żeby sprawdzić, czy sobie poradzi. Kiedy tylko Eliasz otrząsnął się z przygnębienia, Bóg natychmiast powołał go do działania. Tak właśnie działa Bóg. Tak samo było z Piotrem. Zaparł się Jezusa, okazał skruchę, a kiedy był już pewny, że miłuje swojego nauczyciela, Jezus dał mu polecenie: paś owieczki moje. Widzicie, jak Bóg działa? Nie podchodzi do nas nieufnie, ale daje kolejną szansę. Saul z Tarsu, prześladowca i morderca, stał się Pawłem, wielkim ewangelistą. Maria z Betanii upadała raz po raz, a Jezus zawsze okazywał jej zaufanie. Idź i nie grzesz więcej, mając nadzieję, że nauczy się właściwie korzystać z wolności. 7 razy wyrzucił z niej demony, ale byłby to uczynił nawet 70 razy 7. Kiedy wydaje się wam, że przebraliście miarę upadku, policzcie, czy tego dnia upadliście już 490 razy. Jeśli nie, to nadal jest dla was nadzieja. Nadal możecie wrócić do Boga. Przejdźmy do Syna Marnotrawnego i przyjrzyjmy się mu uważnie. Otwórzcie ze mną 15 rozdział Ewangelii Łukasza i poświęćmy więcej czasu tej przypowieści, która uczy, że Bóg jest Bogiem nowego początku. W tej historii Jezus streścił całą swoją misję. Z pewnością słyszeliście wiele kazań na podstawie tej przypowieści. Nie będziemy jej studiować szczegółowo, ale podkreślimy kilka jej najważniejszych aspektów. Przeczytam szybko całą przypowieść. Pewien człowiek miał 2 synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Nie wiemy, czy Jezus opowiada coś, co rzeczywiście się zdarzyło, czy jest to jedynie przypowieść. Pasanie świń oznaczało dla Żydów coś najgorszego, co mogło ich spotkać. Po pierwsze, chłopak znalazł się w dalekim kraju wśród pogan. Do tego musiał pójść na służbę do poganina, co dla Żyda już było dostatecznie poniżające. Ale nie został księgowym czy lekarzem, ale pastuchem świń. Jezus przedstawia tu najgorszą możliwą sytuację. Według ludzi, do których Jezus się zwracał, nie można było upaść niżej i znaleźć się w sytuacji bardziej rozpaczliwej. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, kiedy osiągnął dno upadku, zaczął rozmyślać.
I rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wyobraźmy to sobie. Młody człowiek siedzi pilnując świń i myśli sobie: co ja tutaj robię? Jestem w obcym kraju i pasę świnie. Muszę się stąd wydostać. Słudzy w domu mojego ojca mają lepiej niż ja tutaj. Tak więc układa plan. Obmyśla, jak wrócić do domu ojca. Jezus przedstawia ten plan szczegółowo. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu. Układa sobie mowę. Wielu z nas czyni podobnie, kiedy czeka nas trudna rozmowa. O, już wiem, co powiem. Pójdę do ojca mego i powiem mu. Zwróćcie uwagę na dwie części tej mowy. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. To pierwsza część. Przyznam się, że zgrzeszyłem przeciwko Bogu i mojemu ojcu, więc nie jestem godny nazywać się jego synem. Teraz druga część. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Znowu pojawia się tu słowo najemnik. Wcześniej młodzieniec uświadomił sobie, że najemnikom w domu ojca wiedzie się lepiej niż jemu. Postanowił więc, że wróci i powie: ojcze, nie jestem godny nazywać się twoim synem, bo zgrzeszyłem przeciwko niebu i tobie. Pierwsza część, a potem druga część. Uczyń mnie jednym z twoich najemników. Wstał i poszedł. Dlatego wyobrażam sobie, że siedział, kiedy omyślał swój plan. Kiedy uznał, że nie ma innego wyjścia, poszedł. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Teraz zaczyna się najlepsza część. Lubię sobie wyobrażać tę sytuację. Syn nie wysłał SMS-a ani e-maila z wiadomością, że wraca. Więc ojciec się go nie spodziewał. Najwyraźniej syn, podobnie jak wielu z nas, miał charakterystyczny chód. Czasami żartuję z mojej żony, że chodzi trochę jak kaczuszka. Mówię jej: kochanie, stawiaj stopy prosto. Kiedy idzie, stawia stopy na zewnątrz. Oczywiście robi to pięknie. Moja najpiękniejsza kaczuszka. Widzieliście pewnie ludzi, którzy chodzą jak pingwiny, stawiają stopy do wewnątrz. Moi przyjaciele mówią mi, że biegam jak niedźwiedź. Tak więc wielu ludzi ma charakterystyczny chód, po którym można ich poznać z daleka. Mam przyjaciela, który chodzi pochylony z ramionami do przodu. Kiedy go widzę, czasami go przedrzeźniam, a on protestuje: dosyć tego. Przy jego postawie moja wygląda dobrze. W ubiegłym roku na Uniwersytecie Oregońskim skorzystałem z badań wysiłkowych. Biegłem na bieżni, oklejony czujnikami, a kamery wokoło filmowały mnie w czasie biegu. Żeby wygenerować komputerowy obraz mojej sylwetki i określić, co mogę poprawić w moim sposobie biegania. Kiedy patrzyłem na ten komputerowy obraz, jego ruchy do złudzenia przypominały mnie. Marnotrawny syn też musiał mieć charakterystyczny chód. Bo kiedy jeszcze był daleko, ojciec ujrzał go i pomyślał: a to co za jeden? Poznaję ten chód. To mój syn.
Biblia mówi, że pobiegł mu na spotkanie. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy. Czy to nie wspaniałe? Taki jest biblijny obraz Boga. W tym opowiadaniu Jezusa każdy szczegół jest ważny. Ojciec pobiegł na spotkanie powracającego syna. Nie tylko pobiegł. Posłuchajcie dalej. Rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn z lękiem oczekiwał spotkania z ojcem. Wiemy, że się bał, bo przygotowywał sobie mowę. Chciał się upewnić, że wypowie właściwe słowa, bo obawiał się, że jeśli powie coś niestosownego, ojciec go wyrzuci. Ale ojciec nie zwracał uwagi na jego słowa. Kiedy tylko rozpoznał chód syna, pobiegł do niego. Syn mógł pomyśleć, o nie, to nie wygląda dobrze. Ale ojciec rzucił się na niego nie po to, by nim cisnąć o ziemię i wykrzyknąć, co ty sobie myślisz, chłopcze? Nie, ojciec rzucił się mu na szyję i serdecznie go uściskał. Mój przybrany ojciec jest bardzo serdecznym człowiekiem. Często przytula nas szczerze i mocno, nie tak jakoś z boku, jak to czasem robimy w kościele. Hej, miło cię widzieć! Nie na odległość, ale porządnie, tulił nas w ramionach. To dawało mi poczucie bezpieczeństwa i przynależności, którego każde dziecko potrzebuje. Dlatego lubię też niektóre etnicznie jednolite zbory, na przykład latynoskie. Wołają na twój widok głośno: pastorze, pójdź w me ramiona! Ściskają wylewnie i całują w policzki. Widzę wyobraźnię, jak ojciec ściska syna marnotrawnego i myśli: mój synek wrócił! A syn stoi zaskoczony i nie wie, co zrobić. Nie tak to zaplanował. Przecież przygotował mowę. Tak więc zaczyna mówić. Wyobraźmy sobie, że zapisał sobie te kilka zdań na dłoni. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i Tobie. Nie jestem godny nazywać się Twoim synem. Punkt drugi. Uczyń mnie jednym z Twoich najemników. Ojciec ściska go i tuli do siebie, a ten patrzy na dłoni i czyta. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i Tobie. Nie jestem godny. Posłuchajcie, co było dalej. Każdy szczegół jest ważny, więc uważajcie. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Udało mu się przedstawić pierwszy punkt. Ale o czym był drugi punkt? Uczyń mnie najemnikiem. Ale co się stało? Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Nie zdążył nawet wypowiedzieć drugiego punktu. Czyżby Jezus przez nieuwagę pominął ten punkt? Dlaczego Jezus uwzględnił ten punkt, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich, kiedy syn siedział i układał sobie mowę, skoro syn nawet tego nie wypowiedział? Otóż dlatego, że chciałbyśmy znali postawę syna, z jaką powrócił do ojca. Wrócił gotowy zostać najemnikiem, sługą. Był gotowy pracować, by zdobyć przychylność ojca. Przypuszczalnie wyobrażał sobie, że będzie to coś w rodzaju transakcji. Przyjdzie do domu, spotka się z ojcem, a ojciec zapyta: a ty co tu robisz? Tato, pomyślałem, nie nazywaj mnie tatą. Proszę pana, byłem w dalekiej krainie. Wiem, gdzie byłeś, słyszałem, jak zmarnowałeś pieniądze i teraz szukasz pracy. Tato, wiem, że masz powód, by się gniewać. Zgrzeszyłem przeciwko niebu i Tobie. I nie jestem godny nazywać się Twoim synem. Głośniej! Zgrzeszyłem, nie jestem godny, ale mam propozycję. Uczyń mnie Twoim najemnikiem. A ojciec namyślił się i powiedział:
To nie jest zły pomysł. Możemy spróbować. A syn na to, mam już szkic umowy. Zacznę jako służący. Tu jest liczba godzin w tygodniu i wynagrodzenie. Będę mieszkał w budynku dla służby. Może po jakimś czasie, bez pośpiechu, przeprowadzę się do domu. To jest moja propozycja do przejrzenia. A ojciec na to. Przekażę to moim prawnikom. Na razie zatrzymaj się tam w szałasie na wzgórzu. Wyślę ci SMS-a. Nie wiem, jak syn to sobie wyobrażał, ale najwyraźniej miał na myśli relację pracodawcy z pracownikiem. Przygotował propozycję, ale nawet nie miał okazji jej przedstawić. Jezus przedstawił dwa punkty przygotowanej mowy, żebyśmy poznali postawę syna, z jaką wrócił do ojca. Ale drugi punkt nawet nie został wypowiedziany. W kulminacyjnym momencie zjawia się starszy brat. Moglibyście przypuszczać, jak ja niegdyś, że dwaj bracia diametralnie się różnili. Jeden był wierny, trzymał się domu, pracowity, rozsądny, złoty chłopak. Drugi, czarna owca, urodzony utracjusz. Ale uważajcie. W domu trwa przyjęcie. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Co to? Ktoś ma dzisiaj urodziny? I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Wrócił, żywy, cały i zdrowy. Ale starszy brat wcale się nie ucieszył. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Jeśli ktoś nie chce wejść na przyjęcie, to znaczy, że naprawdę się gniewa. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Wyobrażam sobie, jak starszy brat rozkazał słudze. Powiedz ojcu, że ja tam nie wejdę. Niech tu przyjdzie, bo muszę z nim porozmawiać. Ale tam jest twój brat, żyje, wrócił. Idź po ojca. Sługa wszedł do domu, gdzie wszyscy się radowali i świętowali. Podszedł do ojca i powiedział, twój starszy syn przyszedł. Roger tu jest. Nazwijmy go Roger. Czeka na zewnątrz. Powiedz mu, że Randy wrócił. Ale on się rozgniewał. Z radości się rozśpiewał. Powiedz mu, żeby przyszedł, później pójdzie się przebrać. Nie rozśpiewał, tylko rozgniewał. Nie chce wejść. Rozgniewał? Tak, powiedział, że nie wejdzie. Ojciec musiał wyjść na zewnątrz i odbyć trudną rozmowę. Jeśli nadal myślicie, że młodszy syn był czarną owcą, a starszy wzorowym synem, to uważajcie. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Co z tobą? Przecież Randy wrócił do domu. Chodź do nas. Przecież to twój brat. Posłuchajcie, co powiedział starszy syn. Ten zaś odrzekł ojcu. Oto tyle lat służę ci. Co robi? Służy. I nigdy nie przestąpiłem rozkazu Twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten, nie mój brat, syn Twój, który roztrwonił majętność Twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. W zasadzie mówi, służę Ci od tylu lat. Ciekawe, że podobną postawę przejawiał młodszy syn marnotrawny. Bracia nie różnili się między sobą. Mieli różne doświadczenia, ale taką samą postawę. Młodszy zamierzał pracą wkupić się w łaskę ojca. Uważał,
Uważał się za sługę, ale ojciec przypomniał mu, że jest synem. Teraz zaś starszy syn, który przez całe życie mieszkał z ojcem, mówi: służę ci. A ojciec na to: co takiego? Co powiedziałeś? Służę ci przez te wszystkie lata. Jak to służysz? Przecież jesteś moim synem. Nie dałeś mi nawet koźlęcia na przyjęcie z moimi przyjaciółmi. Co odpowiedział ojciec? Synu, syneczku, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Myślisz, że jesteś sługą? Miałbyś mnie pytać, czy możesz sobie wziąć jakieś koźle? Wszystko tu jest twoje. To twoja własność. Syn mieszkał w domu ojca i czuł się sługą. Nigdy nie zastanowił się nad tym, że jest synem. Mógł korzystać ze wszystkiego, co należało do niego, jako syna. Jezus wskazuje wyraźnie, że obaj synowie mieli taką samą postawę wobec ojca. Jestem sługą. Jezus mówi wyraźnie: nie jesteś żadnym sługą. Jesteś synem. Jesteś córką. Jesteś synem. Ta przypowieść obejmuje wszystko, co Jezus uczynił nie tylko dla indywidualnych osób, ale dla całego świata. On wzywa nas do siebie jak zbłąkaną owcę, zagubioną monetę i marnotrawnego syna i mówi: oczywiście, Bóg jest władcą, a wy w pewnym sensie jesteście jego sługami, ale już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Ja nazywam was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca. Jezus używa słów wskazujących na więź. Nazywam was przyjaciółmi. Ojciec w przypowieści mówi do syna: nie jesteś sługą. Bóg jest Bogiem nowego początku, zaczynającym na nowo. Wszystkie symbole w przypowieści na to wskazują. Polecił ubrać marnotrawnego syna w odświętną szatę, oznaczającą status. Kazał go obuć w sandały i włożyć mu na palec rodowy sygnet, dający prawo zatwierdzania decyzji w imieniu rodziny. Co takiego zrobił marnotrawny, by na to zasłużyć? Nic. Dlaczego to wszystko dostał? Dlatego, że ojciec obdarzył go tym w swojej niepojętej dobroci. Zakończymy jednym z moich ulubionych fragmentów listów Pawła. 3 rozdział listu do Kolosan. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem. Pisząc do wierzących, którzy zaufali Chrystusowi i na znak tego przyjęli chrzest, mówi im: umarliście. Nie ma już tego, kim byliście wcześniej. Jesteście nowymi ludźmi, nowo narodzonymi. Umarliście bowiem w czasie przeszłym. A życie wasze jest w czasie teraźniejszym, ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Czas przyszły. Paweł mówi tu o czymś niesamowitym. Mówi: umarliście, kiedy zaufaliście Chrystusowi. Przyjęliście Jego śmierć za was, jako tę śmierć, na którą wy zasługiwaliście. Obrzęd chrztu jest czymś, co Bóg daje nam, byśmy mogli spojrzeć wstecz. Zostałem ochrzczony 6 czerwca 1996 roku. To był dla mnie początek nowego życia. Paweł pisze do wierzących: kiedy zostaliście ochrzczeni, umarliście.
Jednak potem dodaje, to, że zostaliśmy ochrzczeni, nie znaczy, że staliśmy się absolutnie doskonali. Potykamy się, upadamy, jak ten sprawiedliwy, który upada 7 razy. Tak więc Paweł mówi, teraz wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Jesteście bezpieczni. W Edenie Adam i Ewa uciekli przed Bogiem. Ale Paweł nawiązuje do szczeliny w skale, w której ukrył się Mojżesz. Ta skała symbolizowała Chrystusa. To znaczy, że Bóg nie jest kimś, przed kim należy uciekać i się chować, ale kimś, do kogo należy uciekać i u kogo należy się chronić. Życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Marnotrawny syn postrzegał ojca jako kogoś, przed kim należy uciec, ale przekonał się, że jest on kimś, do kogo można uciec i kimś, kto biegnie na spotkanie. Apostoł Paweł dodaje, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Oto wasza przyszłość. Kwestia waszej przeszłości została załatwiona. Umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. A kiedy Chrystus przyjdzie, będziecie z Nim w chwale. Wasza przyszłość jest zagwarantowana. Pamiętajcie, Bóg jest Bogiem nowego początku. Jest wspaniałym Bogiem. Zadajemy sobie pytania, kim jest Bóg, czy On istnieje, co to jest Biblia, dlaczego dzieci cierpią? Wszystkie nasze pytania sprowadzają się do jednego wielkiego obrazu Boga, który w swojej dobroci zatroszczył się o waszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Ponieważ Bóg jest dobry. Powiedzmy to jeszcze raz. Bóg jest miłością. Powiecie amen? Podnieście ręce na znak, że przyjmujecie tę ofertę. Wasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są pewne dzięki dobroci, jaką Bóg okazał nam w Chrystusie.